Ja także bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Adamowi, braciom w kapłaństwie, siostrom zakonnym, wszystkim wam, drodzy siostry i bracia, którzyście podjęli ten trud pielgrzymowego wędrowania śladami Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego Ojczyźnie. Śladami najbardziej znaczących wydarzeń zbawczych. Życzę z całego serca, by to, co mogliśmy tutaj razem przeżyć, tworząc tę szczególną wspólnotę, przynosiło każdej i każdemu z nas długotrwałe owoce ducha, by pogłębiała się nasza wiara, by nasze świadectwo było jeszcze bardziej wyraziste, by nasze spojrzenie coraz trwalej było utkwione w Chrystusie, który nas czeka i którego przyjścia w chwale oczekujemy zwłaszcza i przeżywamy podczas każdej Eucharystii. Dziękuję organizatorom, zwłaszcza State and Travel i wszystkim, którzy współpracowali w tym wspaniałym dziele. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.